już ostatnia niedziela naszych rekolekcji, dlatego musimy pójść z mocą Boga. I damy radę z tym pójść, jeśli zaufamy Słowu Bożemu, które jest dzisiaj dla nas przygotowane. A dzisiaj słyszymy w Ewangelii, że Bóg jest z nami. Cudowne imię Jezusa, Emanuel. Bóg jest z nami w rzeczywistości naszego życia. On tam się rodzi. Dzisiaj mamy tylko jedno zadanie. Otworzyć przed Nim swoje serce, swoje Betlejem. Otworzyć to miejsce, szczególnie którego nie chcemy otworzyć, które może się boimy otworzyć. On chce tam przyjść. On Cię chce przyjść do szopy Twojego serca, może nędznej, może grzesznej i chce się urodzić jak w najlepszym pięciogwiazdkowym hotelu. On chce dzisiaj tam przyjść i zmienić Twoje życie. Dla Niego to jest najpiękniejsze miejsce na ziemi. Chcę tam być, tylko czy Mu na to pozwolę? To jest najważniejsze, czy ja dzisiaj, już kilka dni przed Wigilią, pozwolę Jezusowi narodzić się w sobie. Bóg przychodzi do nas w każdej sytuacji, w każdym momencie. On jest z nami w każdej chwili. Tak jak do Józefa przyszedł na przykład w decyzji. Józef podjął decyzję, aby jakby odesłać Maryję, ale przyszedł do niego anioł i powiedział: nie martw się, wszystko będzie w porządku. Przyszedł do tej decyzji. Bóg przychodzi do nas każdego dnia. Przychodzi do nas w różnych sytuacjach, w różnych osobach. Moim doświadczeniem takiego przeżycia spotkania z Panem Bogiem jest najbardziej Bóg pokazał mi siebie w drugim człowieku. Kiedy podczas jednej z adoracji uświadomiłam sobie, że to, że ja myślę, że nie dostaję od Pana Boga żadnej miłości, to jest w ogóle nieprawda. On daje mi olbrzymie pokłady miłości w drugim człowieku. W wielu osobach, które mnie otaczają, daje mi najwięcej miłości, ile może tylko dać. Bo On mówi, że jest z nami, Emmanuel, Bóg, który jest przy Tobie. On nie jest daleko, On nie siedzi gdzieś daleko na chmurce. On jest z Tobą. On jest z Tobą w każdej sytuacji, w każdej chwili. On jest ze mną w każdej chwili. Tylko czy ja otwieram Mu drzwi do mojego serca? Czy pozwalam Mu wejść? Przecież On nie wejdzie sobie sam do mojego życia. Jezus jest dżentelmenem i musimy być gotowi, żeby Go przyjąć. Czy ja jestem gotowa, żeby Go przyjąć w tym roku? Mam nadzieję, że Wy jesteście. Oczywiście dzisiaj chcielibyśmy Was zostawić z pewnym zadaniem. To już jest koniec naszych rekolekcji, ale tak naprawdę to jest nowy początek, bo to jest droga do narodzenia. Jeśli coś już w naszym życiu wydarzyło na tych rekolekcjach, to wspaniale, jest za co dziękować Panu Bogu. Jeśli coś jeszcze nie zmieniło, to jeszcze mamy chwilę. I naprawdę może się wydarzyć wszystko. Za chwilę będziemy świętować to, że Bóg się rodzi. Nie tylko to, że to się wydarzyło, to się wydarza teraz. I to może wydarzyć się dziś w Twoim sercu. Czy ja pozwolę Panu Bogu na to? Betlejem to jest inaczej dom chleba, czyli dom, gdzie przychodzi Jezus. I za chwilę będziemy na Eucharystii, która będzie Wigilią Bożego Narodzenia. I to będzie noc, która ma coś się wydarzyć, coś się zmienić. Kardynał Krajewski kiedyś powiedział takie piękne słowa, że kiedy jesteśmy na Eucharystii i przyjmujemy Boga, to w nas się coś wydarza. Kiedy my wychodzimy z tej świątyni, nie możemy wyjść tacy sami, bo wychodzimy jak monstrancja, wychodzimy jak żywy Jezus do ludzi. I czy ludzie w nas widzą tego Jezusa? Czy my rzeczywiście, jak wychodzimy z Kościoła, jesteśmy innymi ludźmi? Bo możemy być jedyną Ewangelią, którą ktoś przeczyta w życiu. Czy ta Ewangelia jest wyryta na mojej twarzy? Czy ja idę z Bogiem na twarzy, z uśmiechem Boga na twarzy? Czy po prostu potrafię w serce ludzi wnosić Boga? Nie sobą, nie to, że ja się teraz zepnę i mi się coś uda, że coś się zmieni moją siłą, tylko mocą Pana Boga. Teraz będzie Wigilia, będzie Boże Narodzenie. Niech to będzie przepiękny dzień, gdzie ja wnoszę Boga w kogoś życie, gdzie ja po prostu idę inny. Będzie trzeba może coś pomóc, może coś zrobić. Ja mam być tym, który tego Jezusa wnosi w życie innych. Czy wniesiesz tego Jezusa? Czy pragniesz wnosić tego Jezusa w życie innych? W tym wszystkim chcemy Wam życzyć szczęśliwego Dnia Bożego Narodzenia. Takiego narodzenia, które zmieni całkowicie Twoje życie. Takiego narodzenia, które zmieniało nasze życie. Bo słyszeliście różne świadectwa. My jesteśmy szczęśliwi z Panem Bogiem. I to jest najważniejsze. Nie jesteśmy pozbawieni problemów. Dużo dzieje się trudnych rzeczy, z którymi sobie nie radzimy. Ale my jesteśmy szczęśliwi, bo żyjemy Panem Bogiem. Te rekolekcje były po to, że my nie możemy nie mówić o tym, co widziały nasze oczy i co słyszały nasze uszy. I chcemy się tym podzielić radością tego, że Jezus się w nas urodził. I ciągle
tego Jezusa pragniemy i ciągle walczymy o tego Jezusa, chociaż czasami nam nie wychodzi. Czasami grzeszymy, jesteśmy nieudolni, ale chcemy Wam powiedzieć, że warto za Nim pójść, bo jak On się narodzi w Twoim sercu, to wszystko się zmieni i będziesz szczęśliwy. A o to chodzi. Amen.